W niedzielę, na przykład jutro, to ten parowóz musimy rozpalić, przygotować do wyjazdu już dzisiaj. W zależności od wielkości parowozu, ten proces rozpalania może trwać nawet do 12 godzin. I tutaj następna ciekawostka. Jeśli parowóz jest już rozpalony, czyli jest pod parą, zakończy swoją służbę danego dnia, wjeżdża do szopy na nowo. Parowozy. Jeden z nich o budowie aerodynamicznej został odznaczony złotym medalem na Światowej Wystawie w Paryżu w 1937 roku. Zawierówkę wojenną przetrwał tylko jeden z tych parowozów, mianowicie ten egzemplarz, który znajduje się na stale podobni Olsztynie, a jest własnością Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Obok teraz mamy przejazd dwóch maszyn, lokomotywa z Czech.
Jetzt fahren die Dampflokomotiven zur 2 im Bahn und nun kommen die Holsteiner PM36 und die Fender-Lok aus Tschechien 477. Niepowtarzalne ujęcie, ale nie zachęcamy innych do powtórki. Zwei Dampflokomotiven aus dem BW Holsten, die PT-47 und OL-49. Ten egzemplarz w 51 roku. Proszę, strony jest taka wyga. Uwaga wszyscy. 3, 2, 1. Poszła fala. I uwaga, dalej, kochani, fala idzie przez parowozy. I dalej. I piękna, chociaż to najpiękniejszych nie należało. Tak powiem krótko, szału nie było. Żadne. Ujęcie godne Oscara. Stoją. Albo będę musiał kogoś na przykład się następny aparacik. To nie widzi, to podpowiem. Aparat Irka znowuż na torach. Znaczy między torami. O, może tak. Minut 4 na raz. Warto było tam postawić. Znaczy jeszcze do tego momentu tak twierdzę. Zainteresowania mediów. Muszę sobie dalej.
Każdego dnia w Olsztynie zobaczyć planowy pociąg z parowozem, który z Olsztyna jedzie do Olsztynka i do Leśna. Proszę Państwa, jeśli to był ostatni przejazd, to możemy tylko narzekać, że trzeba będzie nam znowu czekać cały rok na powtórne spotkanie. Wojtku, co ja bez Ciebie zrobię cały rok? Co zrobię bez pięknej Heleny? Przyjedziesz do Olsztyna każdego innego dnia i to również zapraszam Państwa i wszystkich, którzy tutaj jesteście. Pamiętajcie, w Olsztynie... Do przodu i potem do tyłu. Nie to, co mówi. Zapamiętajcie ten widok, bo trzeba będzie znowu cały rok czekać. Mówiłem, marzenie wielu włomiarzy. A ja znowu powtórzę, czekamy rok na paradę, ale parowóz w Olsztynie pod parą podziwiamy każdego dnia. I teraz popatrzcie, jadą wszystkie połączone. Oficjalne zakończenie tym przejazdem. Kończy się parada parowozów, ale atrakcje oczywiście będą dalsze. Zastanować fryzurą, mają nagle teraz czarne głowy. Przez się poczujcie się jak za dawnych lat. Ileż tej sadzy teraz poszło, ale jaki to był piękny przejazd. Proszę Państwa, ale czy może...